Szanowni Państwo, jesteśmy w Brodach na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest ze mną Andrzej Lewicki, który jest kierownikiem projektu Innowacyjne Biogazownie. Właśnie w Brodach, przy współpracy z NCBiR. Jeśli mógłbyś nam powiedzieć coś więcej o tym projekcie, czym się zajmujecie i w jakim kierunku ten projekt zmierza, co chcecie osiągnąć dzięki projektowi Innowacyjne Biogazownie? Konkurs Innowacyjna Biogazownia został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju celem odpowiedzenia na główne bariery blokujące rozwój rynku biogazowego w Polsce. W związku z tym zostały określone główne ryzyka, problemy natury społecznej, natury technologicznej, które powodują, że rynek biogazowy się nie rozwija. Są to m.in. problemy związane z odorami, problemy natury technicznej związane z eksploatacją instalacji, brak uniwersalności substratowej, to, że na niektórych substratach biogazowni chodzą prawidłowo, na niektórych gorzej. I projekt zgromadził wszystkie te problemy i przedstawił je jako zadania do rozwiązania, jako cele, które są do osiągnięcia przez wykonawców, żeby udowodnić, że instalacja biogazowa może być uniwersalna substratowa, może być bezodorowa, może działać w sposób stabilny i efektywny ekonomicznie. Kiedy spodziewamy się rozstrzygnięcia pierwszego etapu? Aktualnie jesteśmy na końcu pierwszej części testów. Jesteśmy w trakcie drugiej, w realizacji drugiego etapu i do końca, do połowy grudnia będziemy prawdopodobnie nie znali już wykonawców instalacji demonstracyjnych. Gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, kto bierze udział obecnie w tym konkursie i w skrócie, jakie to są technologie, czym one się w zasadniczy sposób od siebie różnią? Do konkursu zostało wybranych 3 wykonawców, są to 3 konsorcja. Jednym konsorcjum jest konsorcjum firmy Uniserv i Inventech. Drugie konsorcjum to Fidelio Biogaz oraz OBR Nemo. Oraz trzecie, którego liderem konsorcjum jest Instytut Energetyki Barczewo. Projekty będą realizowane, tak jak powiedziałem, do 15 grudnia i po tym 15 grudnia zostanie wyłoniony zwycięzca, któremu zostanie powierzone wybudowanie instalacji demonstracyjnej, czyli pół megawatowej biometanowej. Czyli już pełnowymiarowa instalacja, która, jak rozumiem, tu, gdzie zostanie wybudowana, już zostanie na stałe i będzie komercyjnie, mam nadzieję, tak działać. Jest. Wielką zaletą tego, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został partnerem strategicznym do realizacji tego projektu, jest fakt, że po zakończeniu konkursu wszystkie te instalacje i ułamkowo-techniczne, i demonstrator przechodzą na własność Uniwersytetu. I dalej Uniwersytet jest zobligowany eksploatować te instalacje i zapewnić, że będą pracowały z pełną mocą, a jednocześnie z pełną transparentnością, czyli wszystkie informacje dotyczące tego, jakie substraty są wykorzystywane, jaka jest uzysk energii elektrycznej, jaki jest uzysk produkcji biometanu, musi być podane do publicznej wiadomości. Czy możemy sobie zatem stwierdzić, że za rok w tym czasie będziemy mieć tutaj pierwsze metry sześcienne biometanu? Tak, jest to niewątpliwy fakt, ponieważ do końca tego roku 2023 kończy się perspektywa finansowania, w związku z tym w następnym roku musi powstać demonstrator. Świetnie, w takim razie tego Wam życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało tą imprezę przy okazji w zasadzie finalizacji pierwszego etapu konkursu Innowacyjna Biogazownia. Jaką rolę pełnił minister FSA w tym przedsięwzięciu? Byliśmy jednym z uczestników tego konkursu, tego przedsięwzięcia. W tej chwili kończy się drugi etap testów. Myślę, że w ciągu miesiąca Narodowe Centrum podejmie decyzję co do wyboru zwycięzcy tego pierwszego etapu, który będzie realizował etap drugi. Rozumiem. A czego możemy spodziewać się w drugim etapie? W drugim etapie przedmiotem drugiego etapu jest budowa pełnoskalowej instalacji o mocy 0,5 MW. I na kiedy przewidziany jest finał, jakby realizacja całości projektu? Koniec przyszłego roku. Koniec przyszłego roku, czyli wtedy możemy liczyć na to, że ta biogazownia będzie działać? Tak, będzie wybudowana i uruchomiona. A powie Pan jeszcze na koniec, kto wchodzi w skład całego konsorcjum? Poza Uniserv, tutaj w ramach tego projektu występujemy wspólnie z naszym partnerem konsorcjalnym, firmą Inventech, która jest bardziej znana na rynku, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, natomiast tutaj na potrzeby tego konkursu połączyliśmy siły, ponieważ no, konsorcjum zawsze ma jakby lepsze możliwości i finansowe, i organizacyjne. Jasne. W imieniu magazynu Biomasa życzymy powodzenia w takim razie. Bardzo dziękuję.